Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie po tytule, przychodzę dzisiaj do Was z wielkim, przeogromnym, książkowym pukholem. Już jakiś czas temu obiecałam sobie, że w tej pierwszej połowie roku nie zrobię już żadnych więcej zakupów książkowych, że najbliższy book haul zobaczycie dopiero w drugiej połowie 2019 roku. Jednak, jak widzicie, mam dzisiaj Wam do przedstawienia aż 17 książek, które po części dostałam, ale w większości kupiłam sobie sama, łamiąc po prostu swoją własną obietnicę na 1000 różnych sposobów. W szczególności, że ominęły mnie warszawskie targi książki, ja poczułam taką silną potrzebę zrekompensowania sobie tego, że mnie na tych targach nie było. Więc tak, zakupy popełnione. Ja Wam tych książek, o tych książkach za dużo opowiadać nie będę. Chcę je Wam po prostu pokazać i dorzucić kilka słów jakiejś historyjki albo anegdotki od siebie, bo w większości są to tytuły, które doskonale znacie, które albo były bardzo popularne swego czasu, albo było teraz w tym roku o nich głośno, więc recenzji na ten moment możecie sobie znaleźć całą masę i na YouTubie, i na Instagramie, i na blogach, więc ja nie będę się teraz rozgadywać. Jeżeli będziecie chcieli poznać moje zdanie o konkretnych tytułach, które tutaj mam przygotowane, czekajcie na kolejne wrap-upy, w których, jeżeli którąś z tych książek przeczytam, możecie być pewni, że kilka słów o niej usłyszycie. Tak więc, żeby już nie przedłużać, do dzieła. I pierwsze dwie książki, które chcę Wam pokazać, to kontynuacje, czyli drugi i trzeci tom trylogii Zresetowanej, której oczywiście jeszcze nie przeczytałam. Zresetowaną mam na swojej półce, natomiast teraz dokupiłam sobie Rozdartą i Osaczoną autorstwa Terry Terry. I teraz tak, kupiłam te książki właśnie z takiego powodu, że po pierwsze mam pierwszy tom, czyli ostatnio często mi się to zdarza, że po prostu dokupuję kontynuacje do książek, których pierwsze tomy mam na półce, ale jeszcze ich nie przeczytałam. I wiecie, fajnie, wydaje mi się, że fajnie je mieć, bo zawsze, gdy nam się pierwszy tom spodoba, możemy od razu przebrnąć do pozostałych tomów. W sumie powinnam może to pokazywać bardziej w tą stronę, albo tak? W każdym razie skusiłam się na te książki, ponieważ swego czasu była całkiem spora promocja na Empiku, że jak się kupiło jedną, to druga była jakoś mega tanio, czy jak się kupiło dwie, to któraś tam była za grosz albo za jakieś takie naprawdę niewielkie pieniądze, więc stwierdziłam, że jeżeli jest okazja, to od razu się za te książki biorę, mimo że do samej Zresetowanej jeszcze jakby nie miałam jej w planach jak na razie przeczytać, ale dwie książki dodatkowo warto mieć. Kolejne dwie książki, które chcę Wam znowu pokazać, to książki, których nie kupiłam, a które dostałam od moich kochanych bestsellerek. I po pierwsze jest to Nasz ostatni dzień Adama Silvery, a po drugie Dzieci krwi i kości Tammy Adeyemi. Prawdopodobnie źle to przeczytałam, więc przepraszam. Ale tak, są to dwie książki, które dziewczyny mi podarowały, bo miały już swoje egzemplarze, a ja je z wielką chęcią przeczytam. O tej książce, o Dzieciach krwi i kości, słyszałam bardzo różne opinie, dlatego chciałabym tą książkę przeczytać i dać Wam znać, co ja o niej pomyślę, znaczy co ja o niej myślę, bo tak naprawdę opinie są skrajne. Niektórym się podoba ta książka naprawdę bardzo mocno, a innym się nie podoba praktycznie zupełnie wcale, więc muszę to przeczytać, żeby się gdzieś po którejś stronie opowiedzieć. A Nasz ostatni dzień Adama Silvery to już jest trzecia książka tego autora, którą posiadam w swoim zbiorze i jeszcze żadnej z nich nie przeczytałam, bo mam jeszcze Raczej szczęśliwy niż nie i jeszcze jakąś jedną książkę, której teraz nie pamiętam, więc wstyd, ale tak, na pewno to jest trzecia książka tego autora, którą mam, a o drugiej, no drugiego tytułu nie pamiętam. Możecie mnie zabić, ale jest po prostu gorąco, duszno, pot się leje ze mnie, że tak powiem kolokwialnie, po dupie i ciężko mi się skupić i jak się nie będę mogła wysłowić, to wybaczcie. Kolejne dwie książki, które chciałabym Wam pokazać, to również są prezenty, ponieważ ostatnio przyjechały do mnie dwie moje fantastyczne koleżanki z poprzedniej pracy, które przywiozły naszemu nienarodzonemu dziecku wspaniałe prezenty, przywiozły mi pyszne babeczki, po prostu, które były tak dobre, że wcale nie miałam wyrzutów sumienia, żeby je pochłonąć w całości. I do tego dostałam również od nich dwie książki. Po pierwsze, Być w ciąży i nie zwariować, czyli antyporadnik dla rodziców,
dla przyszłych rodziców w sumie. I druga książka to Metoda Montessori do trzeciego roku życia, Rady dla rodziców i zabawy dla dzieci na cały dzień. I teraz powiem Wam tak, tą książkę bardzo chętnie przeczytam i mimo tego, że wiem, że metody pani Montessori były dosyć surowe i takie, wiecie, wymagające i ostre, to kojarzę nawet chyba gdzieś jeszcze ze studiów swoich poprzednich, to i tak chciałabym to przeczytać po prostu tak, żeby wzbogacić swoją jakąkolwiek wiedzę na temat dzieci, tego jak się rozwijają, jakie są tam różne, wiecie, zabawy, żeby później chociaż do tego trzeciego roku życia nie mieć ze swoim dzieckiem jakiegoś większego problemu. Chociaż wiadomo, że takie poradniki czasami człowiek przeczyta i w ogóle się do nich nie stosuje, ale zobaczymy jak to będzie w moim przypadku. Natomiast ten antyporadnik jest genialny i on w większości jest taki bardzo relaksujący i bardzo zabawny i ja już po wstępie po prostu sikałam ze śmiechu. On jest czarno-biały, tutaj są i w ogóle kolorowanki, jakieś rebusy, labirynty, inne jakieś zabawy, jakieś miejsca na notatki, żeby wpisać jak się w danym tygodniu ciąży człowiek czuje. I powiem Wam, że jest to genialna zabawa, że w momencie, w którym ja się czuję w jakiś sposób, nie wiem, zdenerwowana albo czuję, że potrzebuję odpocząć, zaglądam do tego i po prostu uśmiech wykwita na mojej twarzy chwila, moment, więc naprawdę bardzo mocno polecam. I wiele rzeczy, z których autorki czy autorzy robią sobie troszkę jaja w tym, to po prostu pasuje do mnie idealnie. W sensie są takie rzeczy, którymi po prostu czasami każda przyszła matka się stresuje. A tu jest to przedstawione w tak zabawny i wesoły sposób, że naprawdę wydaje mi się, że warto takie coś mieć u siebie na półce, jeżeli jesteście w ciąży, byłyście w ciąży albo planujecie być w ciąży, bo naprawdę to jest chyba lepsze niż antystresowe kolorowanki, jak dla mnie na ten moment. Serio. I po tych kilku książkach przyszedł teraz czas na moje wielkie 11-książkowe zamówienie z taniej książki. I mam tu książki takie, które na pewno są Wam doskonale znane, które gdzieś tam już widzieliście, o których ja Wam też pewnie mówiłam. I chyba zaczniemy od tej serii, którą sobie też zakupiłam i na którą bardzo długo czekałam na sponsora. Szukałam i nie znalazłam sponsora, ale dzięki temu, że tak długo szukałam, byłam w stanie bardzo dużo sobie pieniędzy odłożyć, żeby dokończyć tą serię, żeby ją kupić, żeby mieć ją w całości na półce. I jest to bardzo wyjątkowa seria, ponieważ po pierwsze ma przepiękne, niesamowite, piękne, urocze i cudowne okładki, które ja pokochałam. Po drugie była mi polecana przez Anię z kanału Bestsellerki. Wcześniej była polecana przez koleżankę, którą poznałam w pracy. Więc to jest coś, co musiałam mieć. Co przeczytałam, pierwszy tom przeczytałam i kolejne 5 musiałam kupić. Jeżeli oglądaliście na bieżąco moje wrap-upy, to już na pewno wiecie, o czym mówię? A mówię o serii Kronik Belorskich Olgi Gromyko, z której pierwszy tom, czyli Zawód Wiedźmy, przeczytałam no już w tym roku, nie pamiętam czy w marcu, czy w kwietniu, ale gdzieś tu w którymś wrap-upie na pewno możecie o niej kilka słów usłyszeć. I tak się zakochałam w tej książce, że postanowiłam kupić pozostałe książki z serii i tak mam już cały komplet. Mam po pierwsze drugi tom, czyli Wiedźmę Opiekunkę. Oglądajcie te okładki i po prostu zachwycajcie się razem ze mną. Mam trzeci tom, Wiedźmę Naczelną. Niesamowite, po prostu piękne, piękne, piękne. Ja umieram z zachwytu, jak na nie patrzę. Wiedźmie Opowieści, tom czwarty. Wierni Wrogowie, tom piąty. I Kroniki Belorskie, tom szósty. Jestem po prostu tymi wszystkimi książkami zachwycona. I akurat trafiło się tak, że widziałam te książki w sumie tylko i wyłącznie na taniej książce. Nie powiem, nie szukałam jakoś specjalnie tej sagi, tej serii na innych księgarniach internetowych. Oprócz nieprzeczytane, jakby obserwuję jeszcze tylko tanią książkę. I na taniej książce jakby każdy tom z tej serii kosztował ponad 40 zł. Czasami się zdarzały promocje na pojedyncze tomy, ale jakby pojedyncze tomy mnie nie interesowały. Stwierdziłam, że jak chcę kupić sobie całą tą serię, to kupię ją sobie na raz. I akurat mi się tak trafiło, że jeszcze teraz chyba niedawno w czerwcu
były promocje po prostu na wszystkie te książki i zamiast ponad 40 zł kosztowały, każdy tom kosztował gdzieś tak w granicy 30-35 zł i wyszło mnie znacznie taniej niż gdybym miała kupić te książki wcześniej, wtedy gdy chciałam je kupić za pierwszym razem. Więc sponsor się nie przydał, przydała się za to duża aprobata ze strony mojego męża, że mogę sobie je zamówić. Jestem zachwycona, że je mam. Nie mam pojęcia, kiedy je przeczytam, ale już widzę, jak pięknie będą razem wyglądały po prostu na półce i po prostu serce mi rośnie i taki banan mi wykwita na twarzy, że wierzę, że było warto. I jak tylko przeczytam, będę czytała kolejne te części, to na pewno we wrapapach możecie się spodziewać mojej opinii. Prawdopodobnie nie sięgnę po nie, jakby po te książki zbyt wcześnie, ale możecie liczyć, że jeżeli się pojawią, to będę Was o nich informować. Kolejna książka, którą złapałam na nieprzeczytane, to cieniutka, malutka książeczka Folwark zwierzęcy George'a Orwella, o której było głośno ostatnio u Justyny z kanału Łap Chwilę. I w sumie, gdzie bym się teraz nie spojrzała, od kiedy Justyna zaczęła mówić o tych książkach, o Folwarku zwierzęcym i o roku 1900 którymś, bo oczywiście nie pamiętam dokładnie roku, bo nie mam pamięci do dat, ale jeszcze o tej drugiej książce, zrobiło się jakoś tak głośno o tych tytułach. Ludzie zaczęli do nich wracać i je ponownie czytać, więc stwierdziłam, że skoro wszyscy do tych książek jakoś tam poniekąd wracają, to czemu ja bym miała do nich nie wrócić, w szczególności, że jest to bardzo cieniutka książka i tak naprawdę była chyba najtańszą książką, którą kupiłam, bo kosztowała około 10 zł. 15, jakoś tak, wiecie, bez szału. I chciałam kupić, o tutaj jest nawet napisane, rok 1984, ale już stwierdziłam, że nie będę przesadzać. Najpierw przeczytam Folwark zwierzęcy, a później jakby przebrnę do innych powieści tego autora. Kolejne dwie książki, które chcę Wam teraz pokazać, to kontynuacje książek, które Wam recenzowałam w zeszłym roku, którymi byłam zachwycona i które jakby, na które liczyłam, że dostanę w ramach współpracy z wydawnictwem WŁABE, ponieważ zarówno Naturalista, czyli pierwszy tom Powiększenia Andrew Maina, bardzo mi się podobał, byłam nim zachwycona i Naturalista znalazł się na liście najlepszych książek 2018 roku, które przeczytałam, jak i Ogród Zuzanny, tom pierwszy i drugi, były dla mnie takimi okładami emocjonalnymi na serce. I teraz wyszedł Ogród Zuzanny, Warto walczyć o tę miłość, tom trzeci i Powiększenie, tom drugi, bo nie wiem, czy Wam o tym wspomniałam. Liczyłam, że załapię się właśnie na współpracę z wydawnictwem WAB, żeby Wam te książki zrecenzować przedpremierowo, w dniu premiery, chwilę po premierze. Jednak się nie udało, nie załapałam się i stwierdziłam, że skoro mi się nie udało, to dorwę te książki chwilę później, samodzielnie i jak tylko uda mi się je Wam przeczytać, jeżeli tylko uda mi się je przeczytać, to je Wam zrecenzuję, podsumuję jakoś we wrapapach. No i po prostu tak, to są takie moje dwie kolejne perełki, które liczyłam w sumie, że przeczytam znacznie, znacznie wcześniej, no ale nie wyszło. Nie zawsze musi wychodzić i z jednej strony bardzo żałuję, że z wydawnictwem WAB nie udało mi się nawiązać współpracy co do tych książek, bo bardzo mocno mi się podobały, bo byłam nimi zachwycona w zeszłym roku i liczyłam, że może w tym roku uda się coś więcej. Nie udało się, ale przecież mogłam sobie je kupić sama. Nie jest to żaden problem, jestem zachwycona, że w końcu je mam i jak tylko uda mi się je przeczytać, możecie liczyć na kilka słów mojej opinii odnośnie obu tych tytułów. I przed nami ostatnie trzy książki. Po pierwsze, Siedem śmierci Evelyn Hardcastle, która jest w twardej oprawie, która jest pięknie, niesamowicie wydana i która jest właśnie z polecenia bestsellerek. I oczywiście jak dziewczyny coś polecały i po prostu wszędzie widzę, że ludzie tą książkę kupują, czytają, są zachwyceni, no to tym bardziej sama musiałam dorwać swój egzemplarz. W szczególności, że ta twarda oprawa była tańsza niż miękka oprawa. I miękka oprawa tylko w troszeczkę innym wydaniu, w jaśniejszym, z takimi schodami. Gdzieś tutaj postaram się Wam wrzucić tą drugą okładkę, żebyście mogli ją porównać. I pierwsza i druga, jak dla mnie, są piękne. Na tej drugiej bestsellerki chyba mają chyba swój patronat, z tego co dobrze pamiętam. Ale słuchajcie, no jeżeli twarda oprawa była tańsza niż ta miękka, no to musiałam ją mieć. A skoro dziewczyn tutaj nie ma, to po prostu chyba poproszę przy okazji, żeby mi się wpisały gdzieś
gdzieś tutaj, gdzie będzie do tego miejsce i będę miała swój unikalny patronat na twardej oprawie tej książki. I oprócz tego, skoro już mówię o bestsellerkach, to teraz czas powiedzieć kilka słów o Karolinie z kanału Kombuk, czyli o książkach, które kupiłam z jej winy, z jej polecenia i z jej po prostu niesamowitego takiego emocjonalnego podejścia do tej serii. Czyli mam przed sobą dwie książki z jej polecenia. Po pierwsze Na Ondel, książka, którą próbowałam kupić już dawno, dawno temu, ale co chwilę była wykupywana z księgarni internetowych. I jak już miałam w swoich rękach Maresi, to nie mogłam kupić Na Ondel, a jak był Na Ondel, to nie mogłam kupić Maresi. Aż w końcu zdecydowałam się kupić samą Maresi, stwierdziłam, że na Ondel przyjdzie czas. I teraz na ten tytuł przyszedł czas, razem z listami Maresi, czyli z trzecim tomem Kronik Czerwonego Klasztoru, które wyszły teraz chyba w maju, bo na pewno na warszawskich targach książki były już do kupienia, więc to jest taka, wiecie, świeżutka premiera. No i teraz tak, mam w sumie wszystkie tomy, bo Maresi też już mam. Maresi jest wybrana przeze mnie do mojego TBR-u na wakacje, więc możecie się spodziewać, że niebawem przeczytam Maresi i prawdopodobnie umrę z zachwytu i wezmę się za kolejne dwie książki. I tak. Tak, takie mam plany. Nie wiem, ile z nich wyjdzie, ale tak, takie są i mam nadzieję, że wyjdą. I tak, to by było na tyle. Moje wszystkie 17 książek, które kupiłam lub dostałam, jest ich naprawdę bardzo dużo, więc nie będę ich teraz tutaj wszystkich dźwigać, żeby je Wam pokazać. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że tytuły, o których Wam mówię, znacie, kojarzycie, czytaliście lub macie zamiar przeczytać, koniecznie dajcie znać, według Was, od którego tytułu powinnam zacząć, jeżeli miałabym coś wybierać właśnie z tego konkretnego stosu. Wiadomo, że tutaj to, co polecają dziewczyny z BookTube'a, czyli bestsellerki i Karolina z kanału Kombuk, no powinno iść w miarę na pierwszy rzut. I na pierwszy rzut pójdzie, bo pójdzie i Maresi, i Pan Małecki, i jeszcze Muza Koszmarów, więc rzeczy związane z dziewczynami na pewno będą w jakiejś tam pierwszej kolejności w związku z tym, co bym chciała w przyszłości teraz w kolejnych miesiącach czytać. Ale interesuje mnie też, który tytuł Wam się najbardziej spodobał, co Wy byście chcieli przeczytać w pierwszej kolejności, co macie, co polecacie, co może niekoniecznie polecacie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli tylko Wam się spodobał, koniecznie zostawcie kciuka w górę, a jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, a byłoby mi bardzo miło, gdybyście zechcieli, to koniecznie subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym filmie. Tak więc trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce. Pa!